Siemanko, witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Tradycyjnie zaczynamy z kuchni lub z pokoju, ale tutaj mam zarąbiste światło, także dzisiaj dla mnie jest niedziela i postaram się na bieżąco rzucać te vlogi, bo miałem jeden dzień obsuwy, bo jeden film renderował mi się tak długo, jakoś niespodziewanie, że kurde, musiałem jeden dzień mieć obsuwy, dlatego wracamy do takich daily publikacji, ale nie o tym. Tutaj już popatrzcie, tutaj już jest produkcja jedzenia dla mnie i dla mnie. Także przedtreningowe, potreningowe posiłki. Ja, słuchajcie, przerzuciłem się już na płatki owsiane. Przepraszam, na płatki ryżowe, bo płatki owsiane już jest ich tak dużo, zaczynają się iść na żołądku. Także do 120 gram jeszcze spoko, mój żołądek to przyjmuje, ale już powyżej jest, no zaczyna się robić źle. Dużo błonnika i one mają też dużo tłuszczu, wiadomo, tłuszcz liczymy z wszystkiego. A w 100 gramach płatki owsiane mają już, wam mówię ile? 6 gram, 8 gram fatu tutaj mi pokazuje, także no to jest dość sporo. Wiecie, no to kurde, jak tam sypnę 180, to już się dopytamy po 12-15, to jest grubo, nie? Także dzisiaj trening nóg nasalony, nacisk na dwójki totalnie. Usiadłem sobie w środę wieczorem, totalnie nowy split, push pull legs leci, ale tak jak na przykład dzisiaj mam nacisk na dwójki. Ale zaczynam od barków, także zobaczycie, na papierze wygląda to lekko, ale będzie bardzo ciężko, bo wczoraj też, powiem wam, robiłem plecy, dlatego też nie nagrywałem, bo były plecy i plecy dwa razy, no to samo było, bo tak akurat mi wypadło i kurde, tak, no tam cztery ćwiczenia na plecy i tam jedno biceps i łydki, to taki kurde był trening ciężki, że aż tutaj w domu umierałem, nie? Ale to nic. Zabieram się za dokończenie tych posiłków i uciekamy na siłownię, bo jeszcze nie wiem, gdzie pojedziemy, albo na Planet Fitness, albo do Hollingsheada. Chyba bym jechał do Hollingsheada, bo tam fajnie się robi nogi, ale zobaczymy, zobaczymy. Także widzimy się już z sali treningowej. Siemanko, także jestem tutaj już na Planet Fitness, jednak przyjechaliśmy, bo ogólnie nie jest zła siłownia, ale no nieważne, zaczynamy robić nogi, ale ogólnie dzisiaj mam jedno ćwiczenie na barki, są to wznosy. Zamiast na maszynie zrobię na linkach, bo dawno nie robiłem na linkach, więc ten dzień nóg będę robił ich na linkach, wznosy bokiem, a potem normalnie przechodzimy do dwójek, czwórek oraz łydek. Także bardzo krótki trening ogólnie, tutaj wam może go wkleję, jeśli nie zapomnę, powinienem nie zapomnieć, także zaczynamy trening. Ok, tutaj mam cztery serie robocze. Także cztery serie robocze wjeżdżają na bary. Fajnie wchodzi na tych kablach. Ogólnie też maszyna jest Nautilusa, mega sprzęt. No i przejdziemy do uginaj nóg leżąc. Fajnie, muzyka jest cichutko, także obejdzie się chyba bez jakichś problemów na YouTubie. Tutaj mam trzy serie robocze, także lecimy. Muza klasyka, co? Także tutaj trzy serii robocze. Tutaj prama też układam tak 20 do 80 albo 40 do 60%, jeśli chodzi o ciężar na pegach. Jeszcze dwie serie robocze. Później mam uginania stojąc lub RDL. Spróbuję zrobić to jeszcze handlami, bo jak każdy już wie, moje plecy są rozpierdolone, no wprost mówiąc. Także zobaczymy. Raczej chyba mi się wydaje, żeby robił tam Atlantisa obok stojąc, ale na pewno spróbuję z handlą się pobawić. Może to inaczej będzie czuć. Także lecimy dalej. Powiem wam, że po co się okrutnie. Tak samo strasznie mi w mordzie zasycha. Ale lecimy, już ostatnia seria. Uff.
ciężko. O kurka, dobra. Przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Ale ciężko, dobra. Fajna maszyna, tutaj tylko 200 robocze. Fajna maszyna, fajnie to wchodzi. Ale później jeszcze sobie pójdę spróbować te hantle. Ale to jest fajna maszyna. Działa jak wginanie na biceps. Fajnie wchodzi. Zrobię RDL-a, spróbowałem, nie dużo kilo. 35 to będzie mój max. Zrobiłem sobie 200 robocze. Jest spoko, nie? Także zobaczcie, jak pracują te nogi. Dobra, żeby nie przesadzić, ale czuję, że już bym 60 mógł wziąć do ręki, także powoli jest dobrze. Jednak ze sztangą prostą mam problem. Spójrzcie na to kopyta, nie? Opierdolka, siedzą nogi, nie? Ale ze sztangą prostą mam problem, bo czuję to od razu w kręgosłupie, a na hantlach mogę się jednak ułożyć. Co mam przy wyciskach, nie? Dobra, lecę dalej. Moi drodzy, także tu jest moje ostatnie ćwiczenie. RDL zrobiony, powiem wam, że tak mi to podbudowało, że strasznie. Także 4 serie robocze tylko na czwórki, tutaj na tej maszynie. Już jestem dogrzany, Atlantis, uwielbiam to, nie bolą mnie tu plecy. Wolałbym leg press, bo kocham leg press, ale już niestety, dopóki nie wyleczę pleców, nie ma opcji na leg press. Także moja ostatnia, przedostatnia seria robocza tutaj, single leg press, także lecimy. Trzeba się dołożyć. Oj. No, także widzicie, nogi krótko, ale bardzo mocno czuję. Czuję tak samo z plecami. 4 ćwiczenia chyba. Zajany byłem tak, że aż mi się wymiotować chciało. Także jeszcze tylko łydki mi zostały i moje ukochane cardio. Dobrze, jak widzicie, już leje się ze mnie strasznie. Także łydek już chyba nie będę nagrywał nawet, bo nie lubię nagrywać tylko dlatego na tej siłowni, bo na górze jest strasznie ciasno i ja nie lubię nikomu przeszkadzać, zawadzać, stawiać tripo na swojej drodze, powiem, jaki jest hejt na to. A właśnie na tej drugiej siłowni tam jest tak, może jest gęsto z maszynami, ale no tam jest nastawiona siłownia na to, że można robić swój content bez problemu. Tutaj jednak jest prawie 3000 użytkowników na tą siłownię chodzi, to jest 3000 membersów. Także no nie każdy kurwa lubi social media i ludzi z tripo, także no nieważne. Widzimy się z samochodu, ja jeszcze sobie zrobię te łydki, cardio, to wszystko na dzisiaj. Widzicie sami po mnie, że no mega, mega dobry trening. Leje się ze mnie jak ze świni. Fajnie. Także zaraz widzimy się w samochodzie przy moim potreningowym posiłku. Standardowo, jak to na moich vlogach bywa. Także do zobaczenia za sekundkę, oczywiście z waszej perspektywy. Ulubiona scena z auta, z samochodu. Powiem wam, że jestem dość ucieszony jeszcze dzisiejszym treningiem, że ten RDL udało się zrobić na hantlach i chyba wydaje mi się, że będzie to możliwe. Także powoli, delikatnie, nie będę szarżował z ciężarem, tam 35 kg, 40 kg to jest taki max,
Chociaż czuję, że tam jest dużo więcej siły, ale boję się, cholera. Boję się. Kardio zrobione, jedzenie gotowe do zjedzenia. Także tutaj mam 150 gram płatków ryżowych, 200 gram banana i 50 gram izolatu białka. Także to sobie teraz tutaj wjedzie, no i jadę do domu. Pasowało pójść do fryzjera, bo już włosy, kurde, okrutnie długie. Ale przynajmniej jestem łysy, to mnie trochę cieszy, kurde, bo naprawdę bałem się, że już będę musiał się golić na łyso, a za bardzo nie czuję się dobrze w takiej fryzurze. Ale nic, czekam jeszcze na moja tam kręci kardio. No i kurde, lecimy do domu dalej jeść, ogarniać się i planować dalsze dni. Także to zobaczę za chwilkę. Wróciłem do domu, trochę tu hałaśliwie, bo kurde, przyrządzam swoje, popatrzcie, jedzenie tutaj mi się robi, kurde mój, ale troszeczkę z jasnotników, nie uwielbiam to światło. Tutaj jest mój, co to jest, wołowina. Tutaj mam obecny posiłek, czyli 200 gram kurczaka, do tego wjeżdża 110 gram chleba żytniego tutaj z Filadelfią, tylko tak na załamanie smaku, tam mi się w airfryerze też z tyłu, o tam, tu. Robi mi się tutaj 1,5 kg kurczaka, także jedzenie idzie pełną parą, produkcja. Powiem wam, że kurde, dobrze się czuję po tych nogach, fajnie, bardzo ta głowa na plus, szczególnie po tym RDL-u z handlami, także handle to może być moje jedyne wyjście. Zerkam też za okno, bo kurde, mam jeszcze 4000 kroków gdzieś do wbicia. No ale pada, cały czas kurde pada, jest taka no nieprzyjemna pogoda, także zobaczymy jak to będzie. Dobra, na razie zabieram się za jedzenie i zaraz zobaczymy co dalej. No także zobaczcie, tutaj całe moje jedzenie gotowe. Tutaj jest na 2-3 dni, na 3 dni ogólnie wołowiny, na 2 dni kurczaka, bo jeszcze jest izolat, oczywiście korzystam z izolatu. Tylko węgle pododawał się, u mnie to latuje chleb, bagle lub ryż, albo płatki ryżowe lub owsiane. Także na razie jestem gotowy, a teraz idę spróbować zrobić coś kroku, bo spójrzcie, nie wiem czy tak widać, ale zaczyna się ładna pogoda. Mi się wydaje, że widzi tak jak wczoraj, że padało do godziny 13-14, a później było bardzo ładnie. I tak widzę, że się zaczyna tak przejaśniać, że jest tak w pół do drugiej. Także może wezmę zaraz kojota i nabijemy z 5000 kroków, nie? Udało się wyjść trochę, okno pogodowe złapać, jak na Everestie, kurde, ale tutaj patrzę, nie wiem czy to widać, ale no chmury nas gonią okrutne. Ale no trzeba nabić te 4-5 tysięcy kroków, trzeba jeszcze dobić sobie na spokojnie. Także fajnie się chodzi na zewnątrz, nie ma co gadać, nie? Chociaż nie ukrywam, jak już to wspominałem, fajnie mi się też idzie w domu na bieżni, odpala się jakieś coś na YouTubie i sobie człapie. Tylko że wtedy się czuję tak, jakbym drugą robił taką sesję kardio jak na siłowni. Dobra, kończę, bo wieje. Dobra, jestem z powrotem, także dzisiejszy dzień odhaczony. Wiadomo, jest dopiero godzina 6, także nie jest jakoś źle, to jeszcze koniec dnia. Mi zostały jeszcze 2 posiłki, które właśnie jedne sobie już robię. No ale co, kroki nabite, także wszystko dzisiaj zaliczone, odhaczone. Ja teraz zabieram się za montowanie tego vloga, także to będzie koniec na dzisiaj. Dzięki, że jesteście. A jeszcze powiem wam, że bo dzisiaj jest niedziela i dzisiaj wieczorem pewnie wleci film. Postaram się bardzo dawać to na bieżąco, w sensie w dzień, w którym nagrywam, staram się publikować. Tylko ostatnio miałem przesuwę do 2 vlogów, bo no jeden film mi się bardzo długo renderował, nie wiem czemu. No ale moja obecna waga, jak się w piątek, to było 97 kilo, 97,5 kg. Także waga wskoczyła na 98 i spadła. Mimo tam opierdzielenia lodów i tak dalej, także jest spoko. No naprawdę troszeczkę kurde spadłem z wagona, jeśli chodzi o jedzenie, no ale forma wygląda tak. Dzisiaj rano sobie zrobiłem tak jedną fotkę, tylko poprosiłem moje sobie przed siłownią, zrób mi jedną fotkę rano, bo moja ma dzisiaj u mnie checking też i tutaj tak to wygląda dzisiaj, także 97-98 kg pewnie dzisiaj ważę, także jest spoko. Powoli, bo mi nie zależy na tym, żeby jak najwięcej ważyć, tylko żeby no w takiej dość fajnej formie to wszystko ładnie się budowało, nie? Żeby starać się nie przekraczać 10, no 12 kg ponad wagę sceniczną, bo uważam, że jeśli się więcej waży niż 12 kg od wagi scenicznej, to ta redukcja się zaczyna robić bardzo ciężka i długa.
Także, bo pamiętam, kiedyś miałem tak, że 20 kg ważyłem więcej. W sensie 20 kg miałem do zrzucenia. Nie do zrzucenia, tylko aż tyle ze mnie zleciało. Ale wtedy brałem trochę inne środki, teraz inaczej podchodzę do spraw farmakologii. Wiem, co na mnie działa, wiem, co jest na mnie lepsze i wiem, co mnie nie ulewa wodą, tylko po prostu buduje to mięso fajnie, także jest spokojnie puchne. No, to żeby nie odbijać do tematu, także mam nadzieję, że uda się przez kolejne 12 miesięcy budować to tak bardzo powoli, ale też w sumie będą też chwile pewnie takiej agresywnej masy, bo na razie mój plan jest taki, że za niedługo zaczynam 9 tygodni blasta, więc opowiem wam, co robię, co dodaję, wszystko jak to leci. I 9 tygodni pusza, potem 4 tygodnie minikata planuję, może nie będzie potrzebne, ale to jest taki plan dalekosiężny. 4-5 tygodni minikata i znowu 12 tygodni blast. Wiadomo, żeby też zejść trochę ze środków na tego minikata, żeby zobaczyć sobie, jak to wszystko działa, funkcjonuje, sprawdzić sobie krew. Także na dziś to tyle. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie i do zobaczenia w kolejnym vlogu.